Proszę Państwa, najważniejsi uczestnicy tej uroczystości dotarli już do nas, czyli najmłodsi, ci, którzy będą korzystać z tych obiektów, więc możemy zaczynać. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie na otwarciu inwestycji, na którą Czuchów czekał bardzo, bardzo długo. W ostatnim czasie okazało się, że pojawiły się środki, które możemy wykorzystać i dzięki sprawnym działaniom urzędników, burmistrza, za przychylnością radnych, ta inwestycja w końcu została zakończona. No i dzisiaj chcielibyśmy pokazać to, co tutaj zostało wykonane, no i przede wszystkim trochę o tym opowiedzieć. Na początek witam naszych gości. Witam bardzo serdecznie pana Jarosława Ścigałę, prezesa Pomorskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki. Witam pana bardzo serdecznie. Witam gospodarzy, pana Ryszarda Szybajło, burmistrza miasta Czuchowa. Witam wszystkich radnych Rady Miejskiej w Czuchowie na czele z przewodniczącym Jerzym Górnym. Dzień dobry. Witam pana Roberta Gliszczyńskiego, właściciela firmy Telmax, generalnego wykonawcy. Witam przedstawiciela firmy Tamex. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie Zdzisława Rachubińskiego, wicestarostę czuchowskiego. Witam pana Krzysztofa Michałowskiego, wójta gminy Przechlewo. Nie wiem, czy są jeszcze inni panowie wójtowie, burmistrzowie. Jeśli nie widzę, to witam bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie panią Mariolę Czajkę, dyrektora powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Czuchowie. Dzień dobry. Witam przedstawicieli zarządu klubu Piast Czuchów. Dzień dobry. Witam przedstawicieli Czuchowskiego Międzyszkolnego Klubu Lekkoatletycznego. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie moich kolegów i koleżanki, dyrektorów gminnych jednostek organizacji i wszystkich przybyłych gości. Witam bardzo serdecznie projektantów, inspektorów, wykonawców. Witam was, panowie i panie, bardzo serdecznie. Witam także media. Widzę, że są. Będzie materiał, z czego się bardzo, bardzo cieszymy. To ważne. Zapraszam na początek, aby głos zabrał pan burmistrz miasta Czuchowa, pan Ryszard Szybajło. Kochani, chodźcie bliżej trochę. Będzie ciekawiej, będzie przyjemniej i nie trzeba będzie tyle chodzić. Tak jest. Szanowni Państwo, drogie panie, panowie, kochana młodzieży. Dzisiaj mamy ogromne święto, ponieważ obiekt, który dzisiaj oddajemy, był przygotowany do wykonania przez kilkanaście lat. W 2013 roku wykonaliśmy modernizację płyty głównej boiska dla piłkarzy, a dzisiaj mamy to szczęście, że otworzymy bieżnię lekkoatletyczną, przebudowaną w 100% przez firmę Telmax, którą tutaj serdecznie pozdrawiam i dziękuję. Ten obiekt spełnia wszystkie wymogi PESLA, czyli Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, i uzyskał dzięki wzorowej pracy i Telmaxu, i podwykonawców certyfikat, który upoważnia, aby na tym obiekcie odbywały się mistrzostwa rangi wojewódzkiej i mistrzostwa Polski. Więc jesteście na obiekcie, w którym pewnie będą rozgrywane tego typu zawody. Mamy tutaj oprócz bieżni sześciotorowej też i ośmiotorową do biegów krótkich. Mamy tutaj i rzut młotem, pchnięcie kulą, rzut oszczepem, rzut dyskiem, skok w dal, trójskok, skok wzwyż, pchnięcie kulą, więc trzeba powiedzieć, że wszystkie możliwe konkurencje, które są związane z lekką atletyką, to mogą się na tym obiekcie odbywać. Zaplanowana inwestycja wyniosła 5 300 000, dofinansowanie z Ministerstwa Sportu jest na poziomie około 1 700 000.
udało nam się zdobyć środki własne, które zabezpieczyły na wykonanie tej inwestycji. Nie ukrywam, że z ogromną radością patrzę na was, dzieci i młodzieży, że będziecie mogli ćwiczyć na obiekcie, który kiedyś był dla mnie marzeniem. Jestem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu i właściwie tego typu obiekty znajdowały się w tak dużych miastach jak Poznań, Gdańsk czy w Słupsku. Dzisiaj pozostaje mi tylko, a może aż, podziękować wam wszystkim, którzy przyczyniliście się do tego radosnego dzisiejszego dnia. Zacznijmy od radnych, bo to dzięki uchwale Rady Miejskiej w Człuchowie możliwa była realizacja tego obiektu. Wybraliśmy wykonawcę, który spisał się na medal, bo 9 grudnia powinniśmy odbierać ten obiekt, a oficjalnie budowa zakończyła się na koniec października, więc tutaj słowa uznania, ale też i wszystkim, którzy zaangażowali się w budowę, czyli wszystkim podwykonawcom, inspektorom, osobom, które na co dzień przebywały na tym obiekcie. Serdecznie dziękuję swoim urzędnikom, pracownikom, którzy przychodzili, doglądali i jak każda budowa, wiele było sytuacji nerwowych, o których dzisiaj nie będziemy mówić, bo mamy się dzisiaj cieszyć. Dziękuję wam, drodzy, za to, że jesteście dzisiaj z nami i możemy podziwiać ten piękny obiekt. Dziękuję dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji i pracownikom, bo przez ten okres długiej budowy mieli też wiele kłopotów. Wam dziękuję, drodzy lekkoatleci i piłkarze, za cierpliwość, bo musieliście na innych obiektach trenować, ćwiczyć. A od dzisiaj możecie te zajęcia odbywać na naszych obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dziękując wszystkim, chcę wam życzyć, aby zajęcia na tych obiektach były dla was pełną radością, satysfakcją i przyjemnością. Oprócz zajęć dla was będą zajęcia dla turystów, dla sportowców, którzy przyjadą do Człuchowa. Na pewno ten obiekt będzie magnesem do tego, aby przyjechali najlepsi lekkoatleci i trenowali na obiektach, które mają certyfikat Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu burmistrzowi. Zapraszam teraz o zabranie głosu pana Jarosława Ścigałę, prezesa Pomorskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki. Zapraszam. Witam serdecznie wszystkich zebranych. Chcieliśmy w imieniu Pomorskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki podziękować za tą inwestycję, również pogratulować. Osobiście jest mi szczególnie miło, ponieważ pamiętam jako zawodnik Henryka Pliszkę, jego wychowanków. Znam również tych młodych adeptów lekkiej atletyki, którzy niedawno jeszcze reprezentowali nasz kraj, jak Zuzanna Drygalska, chodziarka i wielu, wielu dobrych lekkoatletów, którzy świetnie sławili imię Człuchowa. Osobiście również kojarzę Człuchów ze zgrupowaniami sportowymi. Przyjeżdżaliśmy tutaj, nie było jeszcze tej bieżni, była stara bieżnia żużlowa i myślę, że kadry wojewódzkie, tak jak obozy klubowe, będą się tutaj odbywały. Mamy też w planach organizację zawodów o randze wojewódzkiej, a jeżeli będzie taka możliwość, również zawodów rangi ogólnopolskiej. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, gratuluję, cieszę się, że tak piękny, funkcjonalny obiekt w naszym województwie, że ta baza lekkoatletyczna nam się rozwija. Jeszcze raz wielkie gratulacje. Wszystkiego najlepszego i tutaj taki skromny upominek. Buty do trenowania chodu. Tutaj mamy możliwość uprawiania wielu konkurencji lekkoatletycznych, nie tylko chód, ale biegi, skoki, rzuty. Więc myślę, że jakaś następczyni Zuzanny Drygalskiej pojawi się w najbliższym czasie. Wszystkiego najlepszego, gratuluję. Gratuluję również koledze Igorowi Bodziakowi, że
udało się wspólnymi siłami dopiąć tego celu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, jak wspomniał Pan Burmistrz, ten obiekt jest certyfikowany, dlatego teraz zapraszam właściciela firmy Telmax o przekazanie certyfikatu burmistrzowi miasta, panu Ryszardowi Szybajle. Witam serdecznie. Panie burmistrzu, bardzo panu gratuluję decyzji i całej radzie, że podjęliście niełatwą decyzję i ten kompleks powstał. Cieszę się, że mogliśmy uczestniczyć w budowie tego kompleksu. Oby służył społeczeństwu miasta Człuchowa. Bardzo proszę. Dziękuję. Dziękuję bardzo za przekazanie certyfikatu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki upoważniający do rozgrywania mistrzostw województwa, jak i rangi mistrzostw Polski. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję firmie Telmax, podwykonawcom i wszystkim pracownikom, którzy byli zaangażowani w budowę tego obiektu. Proszę Państwa, wiem, że oprócz certyfikatu pan Robert ma jeszcze coś do wręczenia, więc tym najmłodszym i najważniejszym są to czeki w wysokości 4000 zł na rzecz Człuchowskiego Międzyszkolnego Klubu Lekkoatletycznego oraz na rzecz Klubu Piast. Prosimy teraz członków zarządu, aby odebrali te certyfikaty. To bardzo fajny gest, moi drodzy. Najmłodsi na pewno wykorzystają te pieniądze, które pan Robert przekazał na ich działalność. Proszę teraz, aby w imieniu radnych Rady Miejskiej w Człuchowie głos zabrała przewodnicząca Komisji Planowania Budżetu i Infrastruktury Miejskiej, pani Grażyna Misztal. Szanowni Państwo, w kilku zdaniach chciałam się odnieść do historii powstania tego w nowej szacie stadionu, ponieważ ta historia jest tak długa jak moja obecność w Radzie. Otóż dokładnie 24 lata temu ówczesny radny, pan Ryszard Szybajło, już wtedy wnioskował o wprowadzenie do budżetu środków na modernizację nawierzchni płyty stadionu. A 16 lat temu, gdy został burmistrzem, w swoim exposé jako jedno z zadań priorytetowych wymieniał modernizację stadionu. Jednak w konfrontacji z rzeczywistością, brakiem środków finansowych, potrzebą realizacji innych pilnych zadań, stadion zawsze przegrywał. Nawet jak wstąpiliśmy już do Unii Europejskiej, pojawiły się wspólnotowe środki, zawsze to były ogromne kwoty, które by miasto musiało przeznaczyć na dofinansowanie tego obiektu. Musieliśmy czekać wiele lat, zanim inwestycja mogła być zrealizowana. Pojawiły się w końcu środki ministerialne, o które też nie łatwo było zawalczyć. Jednakże pracownicy się nie poddawali. Udało się, mogliśmy przystąpić do prac remontowych tego stadionu. Dzisiaj możemy z bliska przyjrzeć się efektom tych wieloletnich starań. Jak to w takiej sytuacji bywa, sukces zawsze ma wielu ojców. Nie jeden sobie przypisuje tą inicjatywę. Jednakże uważam, że największym wygranym jest tu nasze młode pokolenie, które w najbliższej przyszłości będzie korzystać z tego obiektu. A głównym architektem i dobrym duchem tego stadionu, jak już powiedziałam, jest niewątpliwie pan burmistrz, który przez wiele lat optował i czynił działania, aby mogła nastąpić ta modernizacja i powstała, śmiem twierdzić, sportowa perełka.
Chcę serdecznie podziękować panu burmistrzowi i jego współpracownikom za upór w dążeniu do celu, jakim stał się nowoczesny ten obiekt w naszym mieście. Gratuluję i dziękuję panie burmistrzu za trafną decyzję. Natomiast wykonawcy chcę podziękować za sprawne przeprowadzenie prac remontowych, a panu dyrektorowi tego obiektu jako zarządzającemu, panu Igorowi Bodziakowi, życzę, aby ten obiekt dobrze służył całej braci sportowej, aby młodzież mogła rozwijać tutaj swoje talenty sportowe, realizować swoje marzenia i cele, podnosić coraz wyżej poprzeczkę i promować nasze miasto na zawodach i meczach. Dziękuję bardzo. I jeszcze byśmy w imieniu radnych, proszę pana Igora Bodziaka, chcieliśmy wręczyć na dobry start drobne upominki, urządzenia pomiarowe do zawodów lekkoatletycznych. Prosimy. Życzymy udanego startu, wysokich lotów i mnóstwa ambitnych sportowców na pokładzie. Dziękuję. Dziękujemy radnym. A ja teraz zapraszam jeszcze, aby kilka słów powiedzieli ci, którzy na co dzień będą korzystać z tych obiektów. Jako pierwszy poprosimy pana dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czuchowie, pana Igora Bodziaka, który zarządza tym pięknym obiektem. A następnie poprosimy członka zarządu klubu Piast, pana Kamila Bulwana. Chciałem tutaj podziękować w imieniu klubu i Ośrodka Sportu i Rekreacji burmistrzowi, władzom miasta Czuchowa i radnym za podjęcie takiej decyzji, że modernizujemy do końca obiekt. Udało się zrobić bieżnię, walczyliśmy o tą bieżnię i całą infrastrukturę lekkoatletyczną przez wiele lat. Umożliwi nam to na pewno organizowanie zawodów rangi wojewódzkiej, rangi ogólnopolskiej. No i mam nadzieję, że Mistrzostwa Polski też uda nam się zorganizować. Infrastruktura jest dość bogato rozbudowana, więc praktycznie rzecz biorąc wszystkie konkurencje lekkoatletyczne, które są w możliwości jakby trenowania, możemy przeprowadzać. Więc na pewno zwiększymy zakres swoich treningów o następne konkurencje. Jako dyrektor OSIR-u cieszy mnie też ten obiekt, ze względu na to, że będziemy mieli bogatszą ofertę dla grup sportowych, które przyjeżdżają co roku do nas na obozy. I do tej pory było tylko boisko i obiekty zamknięte, hale. No teraz doszła jeszcze bieżnia lekkoatletyczna z całą infrastrukturą. Więc uważam, że z mojej strony, jako prezesa Czułowskiego Międzyszkolnego Klubu Lekkoatletycznego, jako dyrektora OSIR-u, no jestem bardzo zadowolony z tej inwestycji i mam nadzieję, że będzie służyć przez wiele lat młodym i nie tylko młodym pokoleniom. Na pewno mówię teraz o bieżni, na pewno bieżnia lekkoatletyczna będzie udostępniona dla mieszkańców Czuchowa bezpłatnie. Zasady i godziny użytkowania zostaną określone w regulaminie, no i zostaną podane do publicznej wiadomości. Dziękuję bardzo za to, że został zamknięty ten obiekt. Stadion główny praktycznie już do końca. Dzień dobry. W imieniu zarządu klubu sportowego Piast Czuchów serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość otwarcia. W dniu dzisiejszym jesteśmy szczęśliwi. Po wielu miesiącach, z uwagi na trwające prace budowlane, wracamy do domu, do naszego sportowego domu. Tym samym słowa uznania dla generalnego wykonawcy firmy Telmax za sprawne oraz profesjonalne zakończenie całego zakresu prac. Największe słowa uznania kieruję jednak do pana burmistrza, pana wiceburmistrza
oraz całej Rady za współpracę na każdym etapie realizacji przedmiotowej inwestycji. Każda nasza sugestia, każda nasza prośba zawsze była brana pod uwagę. Dziękujemy za każde spotkanie, za każdą rozmowę, która jest czynnikiem i powoduje, że jest dla nas bodźcem dla dalszej działalności w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie miasta Człuchów. Teraz kieruję słowa do was, młodzi sportowcy. Ten obiekt będzie naprawdę piękny, kiedy będą uśmiechy na waszych twarzach. Wtedy, kiedy będziecie strzelali piękne bramki, kiedy będziecie mijali metę tej bieżni. Wielu z was myśli, że będzie kiedyś w przyszłości Robertem Lewandowskim, Anitą Włodarczyk. Ale najważniejsze jest to, co teraz do was powiem. Marzenia same się nie spełniają. Marzenia się spełnia. A więc wierzę głęboko w to, że dzięki waszej pracy, zaangażowaniu, wsparciu rodziców, te marzenia właśnie na tym obiekcie spełnicie. Dziękuję. Bardzo mądre słowa. Mam nadzieję, że weźmiecie je sobie do serca i faktycznie będziecie pracować nad swoim sukcesem. A miasto stara się robić wszystko, aby wam to umożliwić, jeśli chodzi o infrastrukturę. Moi drodzy, przejdźmy teraz do najważniejszej uroczystości dzisiejszego spotkania, czyli do przecięcia wstęgi. Zapraszam na bieżnię. Do przecięcia wstęgi poproszę pana prezesa Pomorskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki, pana Jarosława Ścigałę, burmistrza Człuchowa, pana Ryszarda Szybajło, prezesa, właściciela firmy Telmax, pana Roberta Gliszczyńskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej, pana Jerzego Górnego, przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, pana Henryka Krusińskiego oraz dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie, pana Igora Bodziaka. Zapraszam tutaj obok do przecięcia wstęgi. Jesteśmy gotowi? 3, 4. No i stało się, proszę państwa. Wielkie brawa. Obiekt został otwarty. Teraz już tylko korzystać. Niech służy młodszym, średnim i starszym wiekiem.